Wszystkiego najlepszego dla... Nie mnie. Będziesz świętować później, siostro. Złóż życzenia do kosza. Witajcie, węglowodany. Kocham was. Witam na mojej imprezie. Co tu się stało? Cześć, solenizantko. O nie. Ogień! Nino! Ładne ciasto, Julko. Nino, zrujnowałaś moją imprezę. Czy to policja? Kto wzniecił ten pożar? Nie wiem. To była ona. Nie, jestem niewinna. Wypuść mnie! Hej! To wszystko jest nieporozumieniem. Hej, przestań! Żadnego ciągnięcia zapręty. No dobrze. To będę krzyczeć. A właśnie, że nie. Krzyczenie też nie jest dozwolone. W takim razie rozpłaczę się. Widzisz ten znak? Nie, nie można. Zaczekaj. Płacz też jest zabroniony. Co za surowe więzienie. Siostro, chcesz popcorn? Ach, zupełnie zapomniałam, że jesteś w więzieniu. Tata, czego on chce? Cześć, tatku. Co? Chcesz przyjść dziś wieczorem, by świętować urodziny Julii? Świetny pomysł. Nie powiem jej. Do zobaczenia niedługo. O nie, tata przychodzi, a Julia jest w więzieniu. To więzienie jest takie nudne. O rany, czy to są pająki? Oficerze, pomocy! Ludzie, pomóżcie mi. Polubcie ten filmik. Im więcej polubień, tym pająki uciekną dalej ode mnie. Dzięki, jesteście najlepsi. Pycha. O, farba. Udekoruję tę ponurą celę. Jak pięknie. Mój mały kotek. Co? Julio, odsuń się od ściany. To kot. Czy nie jest uroczy? Miau. Daj mi farbę. Jesteś taki nudny, oficerze. Co teraz? No, kotku, powiedz miau. Julio. Żadnych zabawek. Zabieram to. Co? Panie kotku. O, poznaj oficera Karola. Mogę go zatrzymać? Nie. Czy to są kocie skarpetki? Wcale, a wcale. Przywidziało ci się. Panie kocie, czemu tak na mnie patrzysz? Nienawidzę policjantów. A, pomocy! Ten kot jest szalony. Zadzwońcie po weterynarza. O, siostro Kopelat, wyciągnę cię stamtąd. O nie. Chodź ze mną. Nie. Wracajmy do domu. Nie. Dobrze mi tutaj. Wow. To dziewczyna moich marzeń. Oficerze Karolu. Miau. A co? Co o tym sądzisz? Wow. Uważaj. O, mój aniele. Rozumiem, proszę bardzo, Romeo. Moja miłości. Chcę być z tobą. Jesteś boginią wśród kobiet. To chwilę zajmie. Zdrzemnę się. Co? Skąd to tu się wzięło? Co się dzieje? Niczego nie rozumiem. Może zagramy w rzutki bogini? O, siostra bogini. Zagramy? Ale fajnie. Co tam, Nino? Wuhu! A tak? To dla mojej bogini. Mamy towarzystwo. Kto tam? O nie! Komisja więzienna! Musimy to wszystko posprzątać. Świetnie. Teraz ukryj resztę. Na trzy.
Ciągnij! Gotowe. Sorki, musisz wrócić do celi. A ja muszę znowu cię zamknąć. No dobrze, chyba nie ma innego wyjścia. Gdzie położyć przekąski? Pudle na dowody. No, no, no! Oficer Karol. Ja też jestem oficerem. Muszę przenieść twojego więźnia. Zostaję przeniesiona do innego więzienia. Julio, zabieraj swoje rzeczy. Cześć, siostra. O, to ty, Nino. O! Moja miłości! Oficerze Karolu, to jej wina. Ona powinna zostać uwięziona, a nie ja. Posłuchaj tylko, co zrobiła. O, znowu przegrałam. Głupi telefon. To twoja wina. Nie, tylko nie mój telefon. A co tam? To jest mój telefon. Jesteśmy siostrami, więc dzielimy się. A wtedy sukienka. Nie, zostaw moją kiecunię w spokoju. Co? Pocięłaś to wszystko? A ty znowu wszystko psujesz. Nie wiedziałam, że jestem taka zła. Proszę, moja królowo. Świetnie poszło, prawda? Julio? To ty. Cześć, siostro. Hej. Nie, czekaj. To tylko złudzenie. Proszę, szamaj Snickersa. Oczywiście, trzymaj. Kolejne z widy. Julio, zagramy? Tak, chętnie. O, Julio, tak za tobą tęsknię. Moja bogini. Biedny Karol. Wiem, jak mu pomóc. Hej, oficerze, mogę nauczyć cię, jak być dobrym chłopakiem. Zaczynajmy. Po pierwsze, kwiaty. Łatwizna. Kwiat z balonów? Nie. To ulubione kwiaty Niny. No dobra, kwiaty. Dalej, taniec. Umiesz tańczyć? Tak, za każdym razem rozwalam parkiet. Spójrz na to. Może być. Lećmy dalej. Karolu, czy masz jakieś specjalne talenty? Oczywiście, że tak. Pokażę ci. Teraz wygrywam. Siła to mój talent. A, zakreślę to i uznamy, że tego nie było. Teraz prezenty. Żółwik, oficerze. A, rozumiem. Żółwik, siostro bogini. Niespodzianka. To były żarty. Bilety do kina. Świetnie. Jesteś gotowy, by zostać idealnym chłopakiem. Tu jest. Dziewczyna moich marzeń. Witam, oficerze. Cześć, królowo wszechświata. Moja siostra wciąż jest na mnie zła. I to moja wina. To ja rozpaliłam ogień. Powinnam być w więzieniu zamiast niej. Halo, oficerze, słuchasz mnie? Co? Tak, jak cię uczyłam. Ano tak. Bum! Co? Żółwik. No dobrze. Bum, chcesz iść na randkę? Dobra, pewnie. Tak, zgodziła się. Jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Wow, Julio. Tak mi przykro. Czuję się okropnie. Proszę, wybacz mi. No ej. Halo, Julio. Przepraszam. No dobrze, wybaczam ci. Wracajmy do domu. Gdzie jesteś, moja miłości? Kochanie, to jest dla ciebie. Proszę bardzo, to twoje. Masz mnie? Proszę, nie krępuj się. Mam dziś wolne. Nigdy nie przyszła. I uciekł mój jedyny więzień. To najgorszy dzień w historii. O, co to? Może jednak będę miał szansę? Bez podglądania? Niespodzianka! Co? Zapomniałam to wyrzucić. Nie przejmuj się. To twoja impreza. Tato! Wszystkiego najlepszego, Julio. To jest przy drzwiach. Otworzę. To znowu policja?
Zaprosili mnie. Witaj, Karolu. To jest dla ciebie, Nino. Dzień dobry. Karol. To mój talent. Kto chce wybrać się na imprezę w klimacie Wednesday? Ja. I chcę być Wednesday. Nie, ja nią będę. Nie, ja. Właśnie, że ja. Kamień, papier, nożyce. Ha! Wow. Będę Enid. Otwórz swój prezent. O, co to? Słuchawki? Jejku, co powinnyśmy zrobić? Tak dowcip wymknął się spod kontroli. To twoja wina. Nie, twoja. Zajmiemy się tym w więzieniu. Nie mogę iść za kratki. Jestem uczulona na więzienia. Zupełnie jak w Vegas 2 lata temu. Przyzwyczajcie się, dziewczyny. Ty, to twoja wina. Nie zwalaj wszystkiego na mnie. Panie oficerze, proszę wypuść mnie. Dziewczyny są takie miłe. Ale szef jest twardy. Przepraszam, dziewczyny. Jestem tylko praktykantem. Muszę trzymać się planu. To twoja wina. Twoja. Cii, żadnego gadania w więzieniu. Świetna zasada. Byłam wystarczająco cicha. Wednesday to wszystko twoja wina. Druga zasada więzienia to żadne kłótnie. Nudy. Dobrze, oficerze. Dziewczyny, musicie się przebrać. Wiesz, Wednesday, jesteś już odpowiednio ubrana. Enid, przebierz się. Co za nudny odcień. I posprzątajcie tu. Żadnych śmieci w celi. Będę taka jak ty. Ohyda! Te kolory powodują wymioty i smuteczki. Różowy. Kto w ogóle wymyślił ten kolor? Mogę? Ja go uwielbiam. O, tak jest znacznie lepiej. Co my tu mamy? Więcej farby. Idealnie do mojego kolorowego dopasowania. Wow! I już. Teraz mundurek więzienny jest w moim stylu. Bez podglądania. Wednesday. Co tu się wydarzyło? Żaden problem. O, to też działa? Też tak mogę. Patrz. To cały taniec. To mnie wołał. Enid. Wednesday. Potrzebuję drugiej ręki. Hej, ludzie. Zacznijcie sprzątać. O, znasz ich? Wygląda na to, że są gotowi pomóc. Dobra robota, ludzie. To sprzątanie na 3 ręce. Gotowe. Hej, panie oficerze. Skończyłyśmy sprzątanie. Nadszedł czas, żebyś nas wypuścił. Wow, dziewczyny. Cela nigdy wcześniej nie była tak czysta. Wednesday, idziesz ze mną. Pozwolą nam wrócić do domu. Siadaj tutaj, Wednesday. Ty też możesz usiąść. Zaczynamy przesłuchanie. Czemu to jest takie jasne? To przypomina mi, kiedy leżałam na torach kolejowych w 3 klasie. Jestem gotowy. Szefie? Kto zepsuł telewizor? To Enid. Ja tylko ostrzyłam siekierę, a ona tańczyła ze założonymi słuchawkami. I bum! Pchnęła telewizor i obwiniała mnie za to. To byłaś ty, Enid. Nie, nie, nie! Oto co się stało. Słuchałam mojej ulubionej piosenki z włączonymi słuchawkami. Niespodziewanie Wednesday oszalała. Zaatakowała niewinny telewizor. I roztrzaskała go. A potem obwiniała mnie. Pomimo tego, że to wszystko była jej wina. Nie, to twoja wina. No, nie zaszliśmy za daleko. Do celi. Obie. W tej chwili. Spójrz, co złapałam. Dobrze, jedno jest dla ciebie.
O, wielkie dzięki. Co to za skwierczenie? Moje też się pali? Kręć się! Czy to była eksplozja, czy coś? Na szczenięta, ale to ładne. Wiedziałam, że jej się spodoba. Co tutaj się stało? Ładna ściana. Przepraszam. Przestań piszczeć. Wierzy, że to jest więzienie. Mam pomysł. Dobra. Ciemny klimat tutaj pasuje. Wow, Wednesday. Czy możesz pomyśleć o tęczy w ten sam sposób? Nie. A co z różowym deszczem? Nie myślę o różowym deszczu. O nie. Tak, wielkie dzięki, kumpelo. Właśnie tego mi brakowało. To wygląda imprezowo i pięknie. Wednesday. Grzemka, dobry pomysł. Usiądę obok ciebie. Ale siedząc na podłodze czuję się nieswojo. Dziewczyny nie mogą robić niczego beze mnie. Wednesday, jak ty możesz tak spać? To jest niewygodnie. Przychodzę wam na ratunek. Muszę tylko wyjąć gwoździe. Dlaczego tu są gwoździe? I deski. Uwaga. Do roboty, dziewczęta. No to zbudujemy łóżko. To mój palec. Przepraszam. Tym razem nie chciałam. Nasze łóżka są gotowe. Mam prześcieradło. Co? Jak je wkradłaś? To nie było zbyt legalne. Cóż, moje łóżko jest nadal nagie. Hej, panie oficerze. Tu jest tak zimno. Masz coś ciepłego? Kocyk. Dobra. Weź mój. Po prostu bądź cicho. I szef ma niczego nie widzieć. Dzięki. Jesteś najlepszy. Moje łóżko jest teraz bardziej miękkie. Sortowanie tego pudełka z dowodami już dawno powinno być zrobione. Gdzie? A, i tak byli spóźnieni. Wow. A co to za dar z niebios? Uwielbiam te odcienie. Nici i nożyczki. To jest idealne. Pora na kreatywność. Wszystko starannie zszyć. Gotowe. Moja poduszka z gwiazdą jest zrobiona. Dodamy kolorową miękkość na moje łóżeczko. Miękkich snów, Wednesday. Jest zbyt miękko. Brąsiu, przynieś mi tusz do odcisków palców. O, dziękuję. Dobry odcień. Więc zaczynajmy. Świetnie. Twardość mojego łóżka jest teraz na medal. Złej nocy wszystkim. Siadaj, jesteś aresztowany. Za chwilę zbiorę twoje odciski palców. Co? Gdzie jest podkładka? I cały zestaw do odcisków. Jeszcze przed chwilą tu były. Dobra, wstawaj. Nic na to nie poradzimy. Jesteś wolny. Wynocha. Dobra. Dziękuję. A z nim co jest nie tak? Nienawidzę swojej pracy. Ups. O, tu też jest mała kałuża. Może to wytrzesz. Nie miałam z tym nic wspólnego. Dobrze. Oto mop. Uczciwa wymiana. Co ty knujesz? Bam. Ha. Zobacz, co mam. Umiejętność cyrkową. Ta długość jest świetna. Muszę to pomalować. I owinąć sznurkiem. O, twoje zdjęcie też będzie na mojej tablicy z nastrojami. O,
O, Wednesday, jesteś taka słodka. Uuu, tyle butelek. Mam dzisiaj farta. Płyn nie będzie mi potrzebny. Pa! Za to wezmę butelki. Po co ci te wszystkie śmieci? Najpierw je pomaluję. Super! I umieszczę w nich kwiaty. Te wazony okazały się być ładne. Lunch. Najwyższy czas. Czas na przekąskę. Ile fast foodu. To się nie mieści. A, tak to się robi. Reszta jest twoja. Co? Ale dostałam tylko tacę. Smacznego. Dobra, co mam z tym zrobić? Zrobię z tego stolik dla moich kwiatów. Tego potrzebowałam. Kosza oficera. Użyję moich łap. Wspaniale. Pożyczę te dwa kosze. Hej, nie chcę tych śmieci. Co? To wszystko. Dziękuję. Do czego potrzebujesz tych koszy? Poczekaj, a zobaczysz. Tada! To mój stojak na wazony. Cóż, nieźle. Szefie, co chcesz mi powiedzieć? Rozumiem. Uwaga, wszystkie jednostki. Poszukiwany jest kosz na śmieci. Panie, widziałyście mój kosz? Nie. No dobrze. Ten sznurek jest fajny i długi. Jeszcze jedna. I kolejna. Szykujcie się. Czeka was reinkarnacja. Ile tu pomponów. Zrobiło się jakoś chłodno. Gdzie są moje skarpetki? Hej, tego już za wiele. Zrobiłam ładny, przytulny dywan. Nic, tylko miękkość. To ciężkie dowody. Może pomocy, oficerze. Przyda się. Połóż to na stole. Pewnie. Jest taki łatwowierny. Pudełka będą świetnym stołem. A, to wszystko. Chwila. Wszystko się pomieszało. Znowu zostałem oszukany. Hej ty, chodź tu. Nareszcie. Wychodzimy? Chciałbyś. Ty i ty. Zostajecie tu na długo. To wszystko przez ciebie. Nie, przez ciebie. Ciebie. No to czas rzucić trochę światła na tę sprawę. Opowiem wam całą historię od początku. Hej, co tam jest? Zobaczmy. A więc on jest winny. Pachnie jak rozwiązana sprawa. Jak zwykle jeździłem moim ulubionym samochodem, ale straciłem kontrolę na ostrym zakręcie. Samochód wpadł w poślizg, wpadłem na telewizor i rozbiłem go. To ty, nie ty. Ale to wszystko moja wina. Tak bardzo bałem się policji, że uciekłem z miejsca zbrodni. O nie, co ja zrobiłem? Wrobiłem moje niewinne przyjaciółki. Nie zasługuję na przebaczenie. Od zostania zdrajcą wolę, żeby odpadły mi palce. Mam tego dosyć. Muszę się przyznać. Jestem gotowy odsiedzieć mój wyrok, oficerze. A więc to był Ramsia. Kto by się domyślił? Szef będzie podekscytowany, że złapałem przestępcę. A co do was, dziewczyny? Możecie iść. Przestań! Nie przytulaj! Chodźmy teraz! Wygląda, jakby przeszło tędy tornado. Następstwa huraganu wyglądałyby lepiej. Naprawię to, zanim się zorientujesz. Hmm.
masz ochotę pomóc? Dlaczego? Ronsia się tym zajmie. Wiesz, co robić. Ronsia jest taki leniwy. Odwróć stronę. Biedactwo. On robi wszystko, co w jego mocy. Jesteś cały spocony. Pomogę ci. Fiona! Podoba ci się ta poduszka? Proszę. Ups, przepraszam. Co za ciężkie drzewko? Ręka? O, jestem twoim dłużnikiem. Ronsiu, kartka. Czy mogę pożyczyć Ronsie na jakiś czas? Nie. Wiesz, on lubi mi pomagać. On zostaje ze mną. Ale nie jest twoją własnością. Co ty wiesz na ten temat? Ups. Przepraszam, Ronsiu. Co to było? Sąsiedzi na górze. Pójdę załatwić sprawy. Daj spokój, Marku. Otwieraj. Hej! Mieszkam na dole, a wy sprawiacie, że nasza farba sufitowa się rozpada. To on. Chłopak moich marzeń. Poważnie? Nastolatki są takie banalne. No dobrze. Ronsiu. Co to jest? Czy powinienem pomóc? Dobrze. Ale dywan jest za ciężki. On tak ciężko pracuje. Podam mu dłoń. Proszę. Wow, dziękuję. Chociaż tyle mogłam zrobić. Marku, wygrałem. Nadal go nie ma. To dziwne. Otwieraj. O, ale przystojniak. Szukam. Hej, co to było? Przepraszam. Nie. Szukam przyjaciela. Dobrze, wrócę później. Nigdy wcześniej nie widziałem takich dziewczyn. Marku, tu jesteś. Chodźmy. Do zobaczenia. Do widzenia. Chodź. Co za przystojniak. Obudź się. Rozgryzłam to. Mój pokój będzie cały słoneczny i tęczowy. Zrobiłam szkic. Chyba oślepnę. Przestań. Pokój będzie czarno-biały. To tylko czarna dziura. Dokładnie. Jak to rozstrzygnąć? Zamienimy się. Świetnie. Co planujesz? Nie zadzieraj ze mną. To będzie granica między naszymi stronami. Wow. A co to? Chcesz zobaczyć? Witraż. To wspaniałe. Pokoloruję to. Mój lakier wystarczy na całe okno. Ja mam lepszy plan. Przenośny zestaw chemika jest najlepszym prezentem w historii. Dzięki, wujku Fester. Coś poszło nie tak. Użyjmy starego, dobrego dynamitu. Co? Wednesday. Wow. Wow. Dziękuję, kumpelko. Jesteś trochę brudna. Co? O nie, muszę się przebrać. Tak lepiej? Jest uroczo, ale czerni jest w moim stylu. Świetnie. A ja potrzebuję zasłonki. No dalej? To nie działa. Muszę zawiesić ją sama. Tada! Nieźle. Mam pomysł. Zobaczmy, czy mam coś w mojej walizce. Dokładnie tego potrzebowałam. Co się dzieje? Enid wyciągnęła pazury. Mój pokój jest niesamowity, prawda?
Zobaczmy, co zostało w walizce. Czarny tiul. To się nada. Pora spełnić marzenie. Pomogę. Ten tiul jest cały zmięty. Ale można to naprawić. Świetnie. Idzie Wednesday. Co? Jest za gładko. Gotowe. Światła. To jest trochę pomarszczone. Enid, ani mi się waż. Już pójdę. Zapomniałam o czymś. Nie. Chmura. Tego mi brakowało. Ten pokój wygląda tak dobrze. Moje oczy. Koce i poduszki dodadzą przytulności. Ale potrzebuję ich więcej. Dlaczego? Sprawdzę, czy poduszki są wystarczająco miękkie. Wszystko dobrze? Dobrze. Ta jest zbyt miękka. Pada deszcz zabawek. To dobry pretekst, by zrobić aniołka. Wiesz, co robić. Pająk! Wynosi się stąd. Myślę, że materac nie zaszkodzi. Kilka poduszek. Materac jest zbyt miękki. O, wiem. Dodam kilka kamieni. Świetnie. Takie łóżko sprawi, że będę spała jak zabita. Nie bój się. Chodź. Nigdy nie widziałem takiego niesamowitego pokoju. Marku, jesteś tutaj. Z kwiatami? Jak miło z twojej strony. O, nie zauważył mnie. Hej, Wednesday. Dobra, chodź. Jasne. Co to ma być? Przyniosłem ci kwiaty. Proszę. Kwiaty? Mam nadzieję, że ci się spodobają. Jeśli będą czarne. Świetnie. Oto wazon. Jasne, proszę. Dziękuję. Ja też mam prezent. O, czaszka. To miłe z twojej strony. Marku, idziemy. To wszystko twoja wina. Czy masz pojęcie, jak trudno jest znaleźć przyzwoitego faceta? Czy ona mi grozi tańcem? To ja wymyśliłam te ruchy. No dobra. Stukot maszyny do pisania może być strasznie nieznośny. Okej. Mój terapeuta poleca terapię sztuką. To ci nie pomoże. Nie słyszę cię! La, 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 la. To na nic. Mamy remis. I mamy ważniejsze rzeczy. Dokładnie. Półki same się nie ozdobią. Moje będą obfite w kolory. To nie jest powód do dumy. Monochromatyczność zawsze jest w modzie. Wcale nie. Marek. Mogłabym się na niego gapić w nieskończoność. Chcę, żeby zawsze był przy mnie. Czy to nie jest romantyczne? Romantyczne. Pokażę ci, co oznacza romantyzm. Klucz do osiągnięcia celu. Idealnie. Co? Karol jest w niebezpieczeństwie. Enid. O, Marek. O nie, on zobaczy zdjęcia. Nie patrz. Co? To ja, prawda? O, Enid. To ciekawe. Proszę, to prezent.
Czy to jest skorpion? Słabo mi. Serce. To było wyznanie miłości. O, Wednesday, ja też się w tobie podkochuję. Moglibyśmy poćwiczyć razem. Oto żółtka. A nie. Wolę noże. Od razu go polubiłam. To była świetna robota. Pokój jest oszałamiający. Hej, Marku. Podoba ci się? Uwielbiam to. Co to za dziwny dźwięk? Burczy mi w brzuchu. Możemy zamówić pizzę. Mam wilczy apetyt. Dwie pizze. Świetny wybór. Dostawa. Już, wnieś to. Kto zapłaci? Nie mam gotówki. Ja też nie. Enid, mamy karty kredytowe. Ups. Niedobrze. Jesteśmy malutkie. Dobrze, że mikstura nie jest mocna. Czy przyjmujecie płatność kartą kredytową? Smakuje wspaniale. Chcesz kawałek? A co z tobą?